Na początku października Sąd Apelacyjny w Łodzi prawomocnie zwolnił Zbigniewa Stonogę z tajemnicy dziennikarskiej. Sprawa dotyczy homoseksualisty, który popełnił samobójstwo po tym, jak Stonoga upublicznił nagranie z nim w sieci. Śledczy chcieli w tej sprawie przesłuchać Stonogę, ale ten uciekł do Norwegii, gdzie ubiegał się o azyl. Władze Norwegii jednak odmówiły azylu. I o tym będzie dzisiejszy Koniec Systemu, a w drugiej części programu porozmawiamy na ten temat z Jackiem Wroną, emerytowanym komisarzem Centralnego Biura Śledczego. Komisarza Wronę zapytam również o kulisy pracy policyjnych łowców cieni. Wielokrotny przestępca Zbigniew Stonoga twierdzi, że jest prześladowany w Polsce. Tymczasem wiele wskazuje, że Stonoga po prostu ucieka przed odpowiedzialnością karną. Jest m.in. podejrzany o dokonywanie oszustw na szkodę zwykłych obywateli. Wszystko rozpoczęło się w czasie końca rządów PO-PSL, kiedy wychodziło wiele afer na jaw. Jak państwo powiedzą, sprzedawane krok po kroku. Wtedy Stonoga kreował się na osobę, która walczy z systemem, która system próbowała złamać. A on się nie dał i teraz jako tak zwany, powiedzmy, kontrowersyjny biznesmen, który walczy z fiskusem, panuje taki odwet. Stonoga na początku swojej internetowej działalności wyglądał bardzo wiarygodnie i jednocześnie kontrowersyjnie. Wiele osób naprawdę miało go za takiego polskiego Robin Hooda. Wiem, że po czasie może wydawać się to zabawne, ale naprawdę nie było trudno nabrać na jego wytrenowane wraz z panem Tymochowiczem sztuczki, dzięki którym zagarniał zainteresowanie coraz większej liczby osób. Pewnego dnia zrobił ogłoszenie na Facebooku, gdzie napisał, że komuna i postkomunistyczne utrudnienia zadawane społeczeństwu zabiło w nim przedsiębiorczość i każe się boi ryzykować zarobkiem życia, żeby stworzyć jakiś biznes. No i w tym momencie postanowił sprzedać 40% udziału w spółce Gazeta Stonoga. Następnie dochodziło do tego wszystkiego jeszcze alkohole Stonoga. Miała być też telewizja, miały być gry planszowe. Do tego wymyślił, że będzie oczywiście na początku sprzedawana w internecie, bo tak jest łatwiej. Później dopiero będziemy wchodzić na rynek taki stacjonarny. A więc sam wraz z innymi ludźmi, sam kupiłem parę akcji i Gazety Stonoga, i alkohole Stonoga. Nie wydałem dużo, bo było to około 3000 zł, ale znam osoby, które wydały na to ponad 100 tysięcy. Przesłał na umowy, podpisałem je u notariusza, odesłałem. Zaczęliśmy tworzyć te spółki. Następnie wszystko się przeciągało z wprowadzeniem ich na rynek. Były jakieś kłopoty z dystrybucją, później z wystawianiem na półki. I tak naprawdę było coraz gorzej. Coraz więcej rzeczy się nie zgadzało i ludzie zaczęli troszeczkę tracić zaufanie do Zbigniewa Stonogi. Wtedy zaczęli prosić o jednak cofnięcie udziałów, aby odesłał im pieniądze. Było teraz tego coraz więcej. Na początku Zbigniew Stonoga oczywiście mówił, że nie ma problemu, wszystkie pieniądze odeślę, że nie chce mieć tu osób, które nie wierzą w ten biznes i oczywiście wszystko będzie odsyłał i zwracał pieniążki. Więc zwodził nas kilka miesięcy, że oczywiście jak najbardziej wszystko zwróci, ale później czas pokazał, że żadnych pieniędzy nie oddał i żadnych udziałów nie odkupił. No i cała sprawa ciągnęła się dość długo, było coraz gorzej, gazeta nie szła. Podobno byliśmy atakowani przez jakieś siły. Stonoga niby miał raka, wyjeżdżał do Szwajcarii lub gdzieś indziej poza granicy kraju. Sprawa jest na tym etapie, że od paru lat walczymy w prokuraturze, byliśmy przesłuchiwani na policji. Na pewno byłoby to około ponad 100 osób, które złożyło do prokuratury te same zeznania z tą samą sprawą. W tym momencie jesteśmy raczej zdani sami na siebie i wiemy, że jest ogromna trudność, żeby cokolwiek z tych pieniędzy otrzymać z powrotem. Zbigniew Stonoga na początku listopada miał być przesłuchany w śledztwie dotyczącym doprowadzenia do targnięcia się na własne życie ze skutkiem śmiertelnym. W marcu tego roku Stonoga opublikował w sieci nagranie z proboszczem z Cieszyna z gminy Sośnie, na którym ksiądz umówił się na seks z 16-latkiem. Po upublicznieniu tego nagrania duchowny popełnił samobójstwo. Śledztwo w sprawie doprowadzenia do targnięcia się przez księdza na własne życie prowadzi prokuratura rejonowa w Ostrowie Wielkopolskim.
Prokuratura Rejonowa w Wysokim Wielkopolskim prowadzi postępowanie zbliżające do ustalenia okoliczności zgonu w dniu 17 marca 40-letniego mężczyzny na terenie jednej z podostrowskich miejscowości. W toku tego postępowania zgromadzony został na obecnym etapie obszerny materiał dowodowy, w tym m.in. w postaci obszernych przesłuchań świadków, jak również przeprowadzona została sądowo-lekarska sekcja zwłok, a także zabezpieczona niezbędna dla potrzeb postępowania dokumentacja. W toku postępowania przeprowadzony został również dowód z nagrania z oficerem dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Wrocławiu Wielkopolskim z dnia 17 marca i w oparciu o uzyskaną opinię fonoskopijną zaszła konieczność przesłuchania w charakterze świadka jednej z osób. W toku tej czynności mężczyzna ten podniósł tutaj okoliczności związane z ochroną tajemnicy dziennikarskiej. Z uwagi na niezbędność powyższego dowodu prokurator wystąpił do Sądu Okręgowego w Kaliszu z wnioskiem o zwolnienie z tajemnicy dziennikarskiej. W wyniku wniesionego zażalenia postanowienie to uprawomocniło się w dniu 9 października tego roku, kiedy termin kolejnej czynności wyznaczony został na dzień 9 listopada. Jak wynika z aktualnych informacji, ta czynność konkretnie w trakcie przesłuchania tego świadka nie odbyła się. Postępowanie powyższe pozostaje w toku, jego finalna karnoprawna ocena możliwa będzie po przeprowadzeniu tej całości zaplanowanych przez prokuratora czynności. Do przesłuchania Zbigniewa Stonogi nie doszło, ponieważ uciekł on do Norwegii, gdzie zmienił swój imidż. Nie wygląda już jak osoba niezrównoważona psychicznie, lecz stał się spokojny i wyważony w tym, co mówi. Nie rzuca na prawo i lewo przekleństwami, lecz kreuje się na osobę pokrzywdzoną. Witam Państwa bardzo serdecznie. Proszę Państwa, obserwuję z wielkim zażenowaniem wszystko to, co dzieje się w Polsce. To was powinno się jebać, kurwa. Tak się powinno was jebać, jak tylko was może jebać PiS. Platforma was tak nie wyruchała, jak wyrucha was PiS, kurwa. Was do Auschwitz tylko zaprowadzić, kurwa, piecyki włączyć. Szkoda, kurwa, na was było cokolwiek, wygłupia. Nie dajmy zabić nam ojczyzny przez ludzi, którzy nie mają w ogóle zielonego pojęcia o tym, jakże pięknym narodem i jakże pięknym krajem jest Polska. Dobrej nocy. W związku z ubieganiem się przez Zbigniewa Stonogę o azyl wysłaliśmy pytania do ambasady Norwegii, ale nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Z informacji zamieszczonej na profilu Stonogi w mediach społecznościowych wynika, że wysłał on informację do Królestwa Norwegii, tyle tylko, że zawiera ona szereg łatwych do sprawdzenia kłamstw. System informatyczny prokuratury w prokuraturze istnieje od 2007 roku i w tym to rejestrze jest zarejestrowanych prawie 40 postępowań, w których Zbigniew S. usłyszał zarzuty. Są to różnorodne postępowania dotyczące i przestępstw stricto gospodarczych, ale i przestępstw dotyczących dokumentów, takich jak fałszowanie dokumentów czy posługiwanie się nieprawdziwymi dokumentami. Są to przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, bo na przykład składanie fałszywych zeznań. Są to przestępstwa związane ze zniesławieniami, znieważeniami, groźbami koralnymi, czy to są przestępstwa związane z naciskiem na funkcjonariuszy publicznych celem zaniechania wykonywanych przez nich czynności procesowych czy służbowych. Których Zbigniew S. usłyszał zarzuty i których stanął przed sądem jako oskarżony, mają naprawdę dosyć szeroki wachlarz. W 2006 roku Zbigniew Stonoga, na którym ciążyły zarzuty karne, został pozyskany przez Centralne Biuro Śledcze. Brał udział m.in. w operacji specjalnej w marcu 2007 roku, gdy wręczył prokuratorowi Krzysztofowi W. łapówkę 300 tysięcy złotych w zamian za obietnicę wypuszczenia na wolność podejrzanego o handel narkotykami. Zbigniew Stonoga miał wówczas na swoim koncie sprawy karne, które po nawiązaniu współpracy z CBŚ zostały w większości umorzone. Szefem CBŚ był wówczas Jarosław Marzec, a ministrem spraw wewnętrznych i administracji Janusz Kaczmarek. Sprawy te dotyczyły m.in. przywłaszczenia mienia, wyłudzenia oraz pedofilii. Śledztwo w tej ostatniej sprawie prowadziła prokuratura rejonowa Warszawa-Śródmieście, która 30 czerwca 2005 roku oskarżyła Zbigniewa Stonogę o to, że w maju 2002 roku w Opolu w hotelu Merkury doprowadził niemającego 15 lat Piotra W. do obcowania płciowego. Sprawa zaczęła się od tego, że policjanci, którzy pełnili służbę na dworcu centralnym w Warszawie, zatrzymali trzech nieletnich chłopców, którzy złożyli szokujące zeznania.
Powiedzieli oni policjantom, że od dłuższego czasu przychodzący na dworzec centralny przygodni mężczyźni wykorzystują nieletnich, płacąc im za usługi seksualne. Zeznający chłopcy byli uciekinierami z różnych ośrodków wychowawczych. Podczas ucieczek przychodzili na dworzec centralny, skąd zabierali ich mężczyźni o orientacji homoseksualnej i zawozili do swoich domów lub hoteli. Chłopcy złożyli bardzo obszerne zeznania, opisując, jak czytamy w akcie oskarżenia, szereg zdarzeń od 1990 do sierpnia 2002 roku. Opisali także mężczyzn, którzy ich wykorzystali, podając dane personalne, pseudonimy i miejsca, gdzie byli zawożeni, a następnie rozpoznali ich w trakcie okazań. Mężczyźni, utrzymując kontakty seksualne z chłopcami, mieli świadomość, że są to nieletni. W grupach homoseksualnych wymieniali się między sobą informacjami odnośnie nieletnich uciekinierów z domów wychowawczych przebywających na dworcu centralnym. Nieletni zostali poddani badaniu przez biegłych psychologów, którzy nie stwierdzili u nich zaburzeń w zakresie zapamiętywania i odtwarzania faktów. Nie stwierdzili tendencji do konfabulacji, oceniając ich zeznania jako wiarygodne. Czytamy w akcie oskarżenia. Ostatecznie w styczniu 2010 roku, mimo apelacji prokuratury, sąd uniewinnił Stonogę od pedofilii. Zbigniew Stonoga był już od 3 lat tajnym współpracownikiem Centralnego Biura Śledczego. A teraz nastąpi krótka przerwa, po której zapraszam Państwa na rozmowę z komisarzem Jackiem Wroną, emerytowanym funkcjonariuszem Centralnego Biura Śledczego, którego między innymi zapytam o pracę policyjnych łowców cieni.